Bruksela ostrzega przed bieda emeryturami w Polsce. Bruksela ostrzega, Polska stanie się krajem bieda emerytur. Unia Europejska ponagla Polskę do zmiany w systemie emerytalnym oraz do zmniejszenia barier administracyjnych dla zielonej energii. I ponownie wzywa do uszanowania niezawisłości sądów. Poprawa klimatu inwestycyjnego, w szczególności poprzez ochronę niezawisłości sądów. Zapewnienie zaangażowania partnerów społecznych oraz skutecznych konsultacji publicznych, to jedno z kilku zaleceń dla Polski, które ogłosiła w poniedziałek 23.5.22 Komisja Europejska w swoim semestrze europejskim, w którego ramach Bruksela monitoruje główne kierunki reform w 27 krajach Unii. Tegoroczne zalecenia Komisji powinny być w lipcu zatwierdzone przez unijne rządy w Radzie Unia Europejska. Wyrwą w tym dorocznym cyklu był pandemiczny 2021 rok, kiedy reformy zapisywano w krajowych planach odbudowy KPO, opartych na zaleceniach z 2020 roku. Również wśród zaleceń dla Polski z 2020 rok była ochrona niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i to właśnie wokół tego warunku od miesięcy toczyły się, obecnie już bardzo bliskie sfinalizowania, rokowania o KPO. Jednak uzgodnienie KPO nie odmrozi wypłat z Funduszu Odbudowy, które będą możliwe, w optymistycznym scenariuszu w okolicach września, dopiero po spełnianiu przez Polskę praworządnościowych warunków wpisanych w harmonogram z KPO. Brak uzgodnienia KPO ma oczywiste skutki makroekonomiczne dla Polski. Inne kraje Unii dostają już kolejne raty. Dlatego tak ważne jest szybkie sfinalizowanie tej sprawy. Główne zagadnienie to kwestia wymiaru sprawiedliwości, w tym związana z decyzjami TSUE. Mam nadzieję, że porozumienie będzie bardzo rychło, mówi nam Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Jednak Komisja w swych zaleceniach dla Polski na razie podkreśla, że z praworządnością jest coraz gorzej. Niezawisłość, skuteczność i jakość wymiaru sprawiedliwości to zasadnicze czynniki dla stabilnego otoczenia biznesu i przyjaznego klimatu inwestycyjnego. W Polsce pogorszyła się sytuacja w zakresie praworządności, a niezawisłość sądów pozostaje poważnym problemem, co wynika z kilku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, głosi dzisiejszy dokument Komisji poświęcony Polsce. Polski deficyt finansów publicznych jest prognozowany na 4% PKB w tym roku, czyli powyżej traktatowego limitu 3% PKB, ale Bruksela na razie nie zamierza z tym nic robić. Komisja Europejska twierdzi, że pomimo inflacji, krótkoterminowa stabilność budżetowa Polski nie wywołuje niepokoju oraz, dzięki silnemu nominalnemu wzrostowi PKB i stosunkowo niskiemu długowi publicznemu, wyzwania fiskalne w nadchodzących latach wydają się ograniczone. Jednak w średniej i długoterminowej perspektywie coraz cięższym wyzwaniem będzie stawać się starzenie polskiego społeczeństwa. Nadchodzą bieda emerytury. Bruksela przekonuje, że choć obecny składkowy system emerytalny z definicji uchodzi za zrównoważony, to jednak w polskim wydaniu grozi narażeniem coraz większej liczby starszych Polaków, zwłaszcza kobiet, na ubóstwo. Przyszłe świadczenia emerytalne, bez zmian w obecnym systemie, znacznie spadłyby bowiem w stosunku do ostatniego wynagrodzenia z 54%. W 2019 roku do około 25%. W 2060 roku. Komisja szacuje, że przykładowo w 2070 rok Polska musiałaby wydać dodatkowo 6,7% PKB w swego budżetu tylko po, by utrzymać emerytury na obecnym poziomie. To więcej niż obecnie wydaje się w Polsce na opiekę zdrowotną. Główne zmiany w systemie emerytalnym, które postuluje Komisja Europejska, to podniesienie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę w Polsce oraz specjalnych systemów emerytalnych dla wybranych grup zawodowych, które są kosztowne i faworyzują swych członków w porównaniu z systemem ogólnym. Komisja Europejska prognozuje, że inflacja w Polsce wyniesie 11,6% w tym roku oraz 7,3%. W 2023 roku podstawową przyczyną, wzmocnioną przez wojnę w Ukrainie, są ceny energii. Ale wymaga jest też reakcja natury makroekonomicznej, mówi Dombrovskis.
Eksperci komisji przewidują, że inflacja w Polsce będzie dalej rosnąć w związku z rosnącymi cenami surowców na świecie, osłabieniem złotego i presją ze strony podaży. Pandemia mocno uderzyła w gospodarkę Polski, ale recesja była łagodniejsza niż ogólnie w Unii Europejskiej. W latach 2021 i 2022 nastąpiło znaczne przyspieszenie inflacji. Było to częściowo spowodowane czynnikami globalnymi, zwłaszcza rosnącymi cenami towarów na świecie i zakłóceniami w łańcuchach dostaw, ale także czynnikami krajowymi. Chodzi o dynamicznie rozwijający się popyt krajowy, wszechobecne niedobory siły roboczej oraz rosnące oczekiwania inflacyjne, tłumaczy komisja. Wśród tegorocznych zaleceń dla Polski, oprócz m.in. lepszego ukierunkowania świadczeń socjalnych, czyli powiązania ich z zamożnością beneficjentów i przyspieszenia we wdrażaniu usług zdrowia, jest również szybkie zakończenie negocjacji z Komisją Europejską co do ram programowych dla polityki spójności w latach 2021-2027, by rozpocząć jej realizację. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, umowa partnerstwa między Polską i Komisją co do polityki spójności może być sfinalizowana wczesnym latem. Szybszy Zielony Ład. Ponadto Komisja Europejska zaleca Polsce, by w ramach wymuszonego także wojną w Ukrainie, przyspieszenia Zielonego Ładu i odchodzenia od paliw kopalnych wziąć się za usuwanie barier regulacyjnych, administracyjnych i infrastrukturalnych w celu przyspieszenia wydawania pozwoleń i wdrażania odnawialnych źródeł energii. Potrzeba promowania oszczędności energii i szybsze wycofywanie paliw kopalnych w ogrzewaniu oraz szybsze wdrażanie pomp ciepła, wzywa Komisja. Unia Europejska zamierza wydłużyć na 2023 roku, uruchomioną za sprawą pandemii, klauzulę kryzysową uchylającą zwykłe zasady dyscypliny budżetowej w Unii Europejskiej. Berlin był sceptyczny wobec tego ruchu, ale zrezygnował z poważnych prób blokowania tej decyzji. Wśród dzisiejszych zaleceń Komisji dla Niemiec jest pobudzenie inwestycji w łączność cyfrowej o bardzo dużej przepustowości, dywersyfikacja źródeł energii i szybkie zmniejszanie zależności od kopalnych surowców energetycznych. Autor: Tomasz Bilecki z Bruksela, redakcja polska Deutsche Welle.